Łaskawy los zawiódł mnie do Republiki Południowej Afryki. Lotnicza podróż trwała kilkanaście godzin z przesiadką w Stambule i między lądowaniem w Johannesburgu. Dla mnie najbardziej ekscytującym momentem podróży było przekroczenie równika. W ten oto sposób spełniło się jedno z moich życiowych marzeń. Nie mam do czego porównać podróży, ponieważ nigdy nie latałem na takich długich dystansach, ale muszę przyznać, że linie Turkish Airlines dostarczyły całkiem komfortowej jakości. Kolejny ekscytujący moment podróży to finał, kiedy zbliżyliśmy się już do Durbanu, kiedy z okien samolotu można było dostrzec Ocean Indyjski i to wielkie 3,5-milionowe miasto, które rozpościerało się pod nami. Trzecie co do wielkości, po Johannesburgu i Cape Town. W 1497 roku sławny żeglarz Vasco da Gama mijał to miejsce, a że było to Boże Narodzenie, to nazwał właśnie Bożym Narodzeniem, czyli Natal, co znaczy po portugalsku właśnie dokładnie to. Durban jest największym miastem w prowincji KwaZulu-Natal. Zulu oczywiście od plemienia Zulusów, które jest najliczniejszym plemieniem w RPA. Imieniem ich sławnego króla Zulusa Chaki nazwane jest nowoczesne lotnisko w Durbanie. W RPA obowiązuje ruch lewostronny, jak zresztą we wszystkich byłych brytyjskich koloniach. Po drodze do hotelu po prostu chłonąłem wszystkie widoki zza okna. Jeszcze z Polski rezerwując hotel, ważnym kryterium było, aby można było zostawić bagaże na czas safari, na który mieliśmy się wybrać po zwiedzeniu Durbanu. Na miejscu przekonaliśmy się, że nasz wybór był właściwy. Hotel bardzo zadbany, czysty, pokoje przestronne i dobrze wyposażone. Ale najważniejsze było to, co zobaczyliśmy za oknem. Ocean Indyjski w swojej potędze i krasie. Leżąc na łóżku przy otwartym oknie, wyraźnie słychać było szum fal. Ocean potrafi również pokazać swoją groźną twarz. Pierwsze to rekiny. Mimo że plaże strzeżone są specjalnymi metalowymi siatkami przeciwko rekinom, to czasami się zdarza, że siatki są przerwane. Kolejna sprawa to są wysokie fale, które mogą spowodować zmycie do oceanu. Trzeba rozsądnie dobierać porę kąpieli również. Podczas kąpieli zauważyłem, że smak wody z oceanu jest prawie gorzki od soli. Durban to prawdziwe miasto kontrastów. Wzdłuż nadmorskiego bulwaru zwanego Golden Mile, Złota Mila, ciągnie się szereg wysokich budynków, w tym luksusowych hoteli. No i między innymi też nasz hotel był usytuowany tutaj w okolicach Złotej Mili. Miejsce uczęszczane przez turystów i mieszkańców miasta. Dużo kawiarenek, można obserwować surferów, którzy gdy na to fala pozwalała, masowo wylegali na plażę, uprawiających jogging. Też na powietrzu była taka siłownia, rodzaj siłowni z maszynami do ćwiczeń, z których też chętnie skorzystałem. Dla człowieka z północy Europy, który nie przywykł do widoku palm i innych egzotycznych roślin, takie obrazy zostawiają niezapomniane wrażenie. Również nie przywykłem oglądać muzułmanów, którzy się publicznie modlą, rozkładając swoje dywaniki na ziemi. W Durbanie mieszka bardzo liczna społeczność hinduska, ponad milion osób. 70% z nich wyznaje hinduizm, 20% to muzułmanie. Ludność ta w większości potomkowie najemnych robotników, którzy przybyli tutaj w latach 60. XIX wieku do pracy na plantacjach trzciny cukrowej. Mieliśmy okazję być goszczeni przez Hindusów, doświadczyć, jacy to mili, uczynni i otwarci ludzie. Po spożyciu smacznego śniadanka podawanego na ostatnim piętrze hotelu w hotelowej restauracji, udaliśmy się na małe rozpoznanie terenu, na okoliczny bazarek. Mój kolega, który spędził dużo czasu w Afryce i mający doświadczenie, uchronił mnie przed pokusą napicia się soku wyciskanego z trzciny cukrowej. No, chodziło o faunę bakteryjną, niekoniecznie służącą naszym żołądkom. Obowiązującą walutą w Republice Południowej Afryki są randy. Targując się za wzięcie, dokonaliśmy jakichś sympatycznych takich zakupów. Pamiątek z Afryki, które później będą nam przypominały o tej wycieczce.
Na następny dzień zaplanowaliśmy wykupienie wycieczki z przewodnikiem po mieście i udaliśmy się w tym celu do biura. I tutaj przyjemne zaskoczenie. Na okiennej szybie biura dostrzegłem naszą polską flagę. Dlaczego filmuję życie nocne miasta z okna hotelu? Już śpieszę z odpowiedzią. Durban, jak zresztą inne duże miasta Republiki Południowej Afryki, słynie z wysokich rekordów przestępstw, szczególnie tych przestępstw poważnych, czyli zabójstw, czy napadów, gwałtów. I tak jak podają statystyki, od kwietnia 2017 roku do marca 2018 roku popełniono tutaj ponad 1800 zabójstw, co tak jak szybko policzyłem, wychodzi około 7 zabójstw na dobę. I teraz odpowiedź na pytanie, czy rozsądnym jest iść i zasmakować i popatrzeć, jak tutaj wygląda nocne życie klubowe, jak się bawią lokalsi, no nie wiem. W każdym razie to może nie brak odwagi, a rozsądek zadecydował o tym, że zostaliśmy w hotelu. Generalnie biali nie czują się swobodnie i bezpiecznie w tym rejonie świata. No, to trzeba po prostu zwyczajnie przyznać. Owszem, no, są miejsca, gdzie biali mogą poczuć się komfortowo, no, szczególnie w kawiarenkach na bulwarze Golden Line. Ale w zasadzie taki spacer samotnie, czy nawet w parze, czy w grupie, bez przewodnika, nawet w biały dzień w centrum miasta, to nie jest dobry pomysł. Wspomniałem o kontrastach i w kolejnym dniu pobytu w Durbanie mieliśmy okazję zobaczyć inne oblicze miasta. Jednym z punktów programu naszej wycieczki było zwiedzanie okolic pięknego, starego, pokolonialnego ratusza. W drodze na to miejsce to, co mnie po prostu zszokowało, no musiało mnie to zszokować. Na ulicach nie ma ani jednego białego. Tysiące ludzi, przechodniów, nie ma ani jednej białej twarzy. Wtedy do mnie dotarło, jak muszą się czuć czarnoskórzy studenci, na przykład w moim mieście, kiedy na ulicy wgapiają się w nich inni ludzie. Chociaż RPA należy do największych producentów wydobywców złota, diamentów i platyny, to nie zmienia to faktu, że kraj jest w dużym kryzysie. Jest ogromne bezrobocie, olbrzymi deficyt sektora finansów publicznych. Bezrobocie według danych na 2019 rok to jest 29%. Sytuację pogarsza napływ emigrantów z jeszcze biedniejszych krajów, takich jak Zimbabwe czy Mozambik. Mamy takie obrazki, że w sąsiedztwie luksusowych hoteli na plaży koczują całe rodziny. Często spotyka się widok leżących obok chodnika, na trawniku czy w innych miejscach ludzi, których losem się specjalnie nikt nie przejmuje, nie interesuje. Peryferie miasta to dzielnica nędzy. Mieliśmy okazję zobaczyć takie okolice, jadąc z naszym przewodnikiem do domu Mahatmy Gandhiego. Zrobiłem dosłownie kilka zdjęć, czując niestosowność tej sytuacji, kiedy ja z okien samochodu fotografuję ludzką biedę. Mój przyjaciel, który zna dobrze Afrykę, z wyrozumiałością i z takim pobłażliwym uśmiechem zauważył, że musiałbym się przyzwyczaić, gdybym tutaj mieszkał na stałe. Rząd stara się ogarnąć jakoś tą sytuację, budując takie skromne murowane domki, no i przede wszystkim szkoły dla dzieci. Chyba należy do znakomitej większości ludzi, którzy kojarzą Mahatmę Gandhiego wyłącznie z Indiami, z jego działalnością w Indiach. Okazuje się, że Gandhi spędził ponad 20 lat w Republice Południowej Afryki. Ten czas poświęcił również walce o prawa obywatelskie dla kolorowych w RPA. Mieliśmy okazję zwiedzić dom, w którym mieszkał Gandhi, obecnie muzeum. W okolicach tego domu wybudowano nowoczesny budynek, który zawierał właśnie resztę muzeum i tam były nawiązania do innych zasłużonych w walce z apartheidem. Następnie nasz przewodnik zabrał nas do parku botanicznego i to, co tam zobaczyliśmy, no nie odważę się opisać. Thank you.
Kolejnym punktem programu były odwiedziny w Uniwersytecie Howard College. Budynek z taką wspaniałą wieżą w stylu Art Deco. Tam można było zobaczyć, jaki stosunek mają obecni studenci do przeszłości, jak potraktowali pomnik króla Jerzego. Następnie udaliśmy się do Muzeum Apartheidu. No tam no specyficzne muzeum i takie robiące wrażenie rzeczywiście. No dobrze, że to już są czasy, które przeszły do historii. I na zakończenie to, co tygryski lubią najbardziej. W 2010 roku w RPA pamiętne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, te takie hałaśliwe wuwuzele nieszczęsne, no i ten taki żywiołowy doping lokalnych kibiców. Jednym ze stadionów, na którym były rozgrywane mecze, był stadion Moses Mohida Stadium w Durbanie. Na koniec pobytu w tym jakże ciekawym mieście nasi przyjaciele zaprosili nas na wieczór, kolację połączoną z atrakcjami. W taki radosny sposób pożegnaliśmy Durban. Yeah.